W niedzielę 11 maja już po raz 31 wystartowało Kryterium Kamionki. Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem kierowców, a w tej edycji pojawiło się na starcie aż 114 ekip. Kryterium Kamionki jest to impreza organizowana przez Autoklub Świdnicki, przez pana Andrzeja Dobosza. Jest to impreza dla amatorów. Odbywa się to na trasie z Kamionek do Przełęczy Łygowskiej, 6,5 km. Podzielone jest tam na klasy różne, jeżeli chodzi o pojemność. Jest 6 klas plus. Od tej imprezy była klasa historyczna KDL. Kilka ze startujących ekip opowiadało nam o trasie wyścigu i samych wrażeniach z jazdy. Kryterium Kamionki przejechało mi się, powiem szczerze, że wyjątkowo tym razem, ponieważ jechałem nowym autem na fajnej oponie, natomiast nieobjechanym tak do końca autem, co znaczy, że nie wiedziałem, jak ono się może zachowywać i tak dalej. Aczkolwiek pobiłem swój rekord życiowy, zrobiłem czas 4 minuty i 5 sekund. Auto prowadziło się naprawdę fajnie. Wiem, że mogłem jeszcze, natomiast no, trochę mi nie pozwalał strach. Wiem, że ten czas jest jeszcze do pobicia, co najmniej z 10 sekund można urwać.